Herby tarczowe od XVI wieku wisiały na północnej ścianie prezbiterium Kościoła Mariackiego. Umieszczone były w 5 rzędach nad stalami. Dzisiaj te herby tarczowe, które ocalały, znajdują się w Ratuszu Staromiejskim w sali mieszczańskiej. Pierwotnie była ich ponad 100. Do czasów współczesnych zachowało się już tylko 16 herbów. W 1596 roku zapewne ówczesny burmistrz Henryk Stroban, bo któryż by inny, postanowił przenieść tradycję ciągłości Rady Miejskiej z Kościoła Świętych Janów do Kościoła Mariackiego. Stało się tak dlatego, że właśnie w tym roku luteranie musieli opuścić ostatecznie Kościół Świętych Janów, przejęty przez katolików i przez jezuitów, i przenieść swój główny ośrodek kultu do właśnie Kościoła Mariackiego. Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu to pierwsza taka poważna publikacja poświęcona tej tematyce. W książce znajdują się graficzne wizerunki takich znanych rodów toruńskich jak Wunderlinde czy Eskan. Sporo jednak herbów nie zostało zidentyfikowanych. Nie wszystkie z tych tarcz dotyczyły oczywiście herbów patrycjatu toruńskiego, z nieznanych przyczyn, zapewne żeby podnieść wartość swojej tradycji. Umieszczono tutaj również 2 rzędy herbów, przede wszystkim szlacheckich, szlachty z okolic, herbów, które były wzięte jednakże z zabytków znajdujących się w Toruniu, a więc mogli ówcześni kopiści uważać, że herby te w jakimś sensie są związane z miastem. Natomiast kolejna publikacja profesora Krzysztofa Mikulskiego dotyczyć będzie naszego wielkiego astronoma. Przygotowana jest na święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nosi tytuł Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie.